że widzicie Państwo, jak jesteśmy tutaj na pracę, południe, praca południe, Centrum Polski w katolickiej Polsce, a na Grochowie, no to co, jakie słowa dla Polaczków mamy dzisiaj, żeby Polaczki ruszyli swoją dupę i żeby zainteresowali się troszeczkę, proszę Państwa, tym, co dzieje się dookoła nich. Tak samo jak i Cyganie kiedyś wyruszyli w świat i zdobywają świat. Jak Chińczycy, którzy pozbyli się muru, no bo ile można za tym murem siedzieć. Państwo zobaczą, jaki rozkwit, jaki postęp, wspaniałomyślność Chin, że Chińczycy, proszę Państwa, pozbyli się muru w ogóle chińskiego. No, troszeczkę uczcie się, gdy jesteśmy tutaj na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie, w świecie cygano, żydo, dziado, gadów. Proszę Państwa, dupę ruszyć i nie narzekać, bo to dlaczego ten Polak, proszę Państwa, jest mądry po szkodzie i głupi wciąż po szkodzie. No, że i przed szkodą i po szkodzie głupi, to przecież ja tego nie wymyśliłam. Tutaj dla tych rechodupek, dla Warszawy katolickiej, moherowej, proszę Państwa, ważne byłoby Słowo Boże, no ale jeżeli oni nie chcą czytać Słowa Bożego, bo to jest naród niepiśmienny, proszę Państwa, o mleku będą gadać dzień i noc, książki będą podpuszczać w radiu, proszę Państwa, Tok FM, podczas gdy te książki, to i tak jest śmierć w stosunku do Pisma Świętego, w stosunku do Biblii, to z Warszawy zrobili śmietnik, z Warszawy zrobili budę taką, która po prostu, proszę Państwa, no nic nie znaczy, że wszyscy się śmieją z tej Polski, że sami Polacy lekceważą tę Polskę. I dzisiaj właściwie temat w nocy ten, tak, że Polacy uciekają z Polski, Polacy drwią z Polski, Polacy lekceważą Polskę, ośmieszają ją w dowcipach i w swoim życiu oczywiście. Także mydło i powidło, katolicka Polska, a Janku, Witku, Polaczku, rusz dupę swoją i przecież nie możesz powiedzieć, że jesteś tak bardzo zmęczony po tych korzonkach, które ciebie przewiały i że 3 dni leżałeś, siedziałeś w domu. Rusz, Polaczku, swoją dupę. Także proszę Państwa, jesteśmy na Pradze tutaj, na Mazowszu nad Wisłą, w katolickiej Polsce, a i teraz tak, Jaśko będzie musiał wyjść, a nie ma sił, bo 3 dni w domu leżał, 3 dni i teraz tak, dom stęchniał, śmierdzi, no to więc czyja to wina? On jest głodny, czyja to wina? Przecież nie wychodził na jedzenie, a przecież ma stołówkę i to nawet nie byle jaką z OPS-u, super stołówkę i też narzeka, no to więc król gdzie na piechotę chodził kupę robić? A jeżeli ty nawet na piechotę nie pójdziesz, żeby zjeść, no to czyja to jest wina? Twoja to jest wina i nie rób z siebie starego dziada, tylko dupę ruszyć i chodzić za swoimi sprawami, za swoją potrzebą. Także proszę Państwa, jak miał te pieniądze, to żeby zapłacić zaległości za mieszkanie, no to czyja to sprawa? Trzeba pójść do sąsiada, trzeba pójść do sąsiadki i to co możliwe. Wtedy przed sądem, jak gdyby co doszło do sądu, można powiedzieć, że robiłem wszystko i mi nie wyszło. Robiłem wszystko i mi się nie udało, a on nic nie robił. Także widzicie Państwo, tacy są Polacy, naród głupi i po szkodzie. Także trzeba było brać przykład z Ewki Blacho, która mieszkała na Nubijskiej, proszę Państwa, 1, mieszkania 75 i która mieszkanie po prostu straciła i całą rentę swoją wydaje na biednych leweczek, a Przeworska 1, mieszkanie 21 czeka na Was, bo ona właśnie tam mieszka i ona jest bardzo gościnna, żebyście jej cukierki przynieśli i słodycze, jako starej krowie, która waży 100 kilo i urodziła się w roku 39. Przy okazji trzeba powiedzieć, że właśnie 18 maja urodził się Wasz papież 1920 roku, czyli 38 lat przede mną, proszę Państwa. Aż tak dużo, czyli 40 lat ode mnie starszy jest papież Wasz, Jan Paweł II. I ja mówię, Boże z tym on, Boże z tym on. No to jakżebym ja miała się podszywać pod papieża, jakżebym ja, Elżbieta Barbichow, Elżbieta Babyhoff, miała się podszywać pod Jana Pawła. No nie mam szans, no bo skoro on jest starszy ode mnie o 40 lat, ale już w tej kaszlącej
moherowej Warszawie, to on nie jest, on to kiedyś przyjeżdżał. On w ogóle umarł, ten papież, i jest pochowany w Lochach w Rzymie. No proszę Państwa, tutaj w Warszawie on był na Dobrej 56 w Bibliotece Uniwersyteckiej. No gdzie ja tam bardzo, może rzadko, ale korzystam czasem z internetu, w Bibliotece na Dobrej. To tam naprzeciwko u Szarytek, po przeciwnej stronie, naprzeciwko Jan Paweł II mieszkał, w bibliotece był, proszę Państwa, przebywał. Także no ci wyznawcy papieża, którzy, bo przecież tutaj w Polsce nie ma ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy, ani nie mogą pracować, ani nie mogą za bardzo się uczyć, bo mormoni mają misję, świadkowie Jehowy mają misję, ewangelicy prawosławni mają misję, te cztery, ale ich tutaj w Warszawie nie ma, to jeżeli są, to tylko z Biblią pod pachą i są jako pielgrzymi, są jako przechodnie, jako misjonarze, jako misjonarki, jako pionierzy, jako pionierki, żeby wam głosić. No, macie jeszcze ostatnie szanse, bo to przed wielkim uciskiem, przed Armagedonem, czyli końcem świata, rozrachunkiem ostatecznym, no to niewiele czasu nas dzieli. Rozrachunkiem Boga z narodami, którzy się z tymi religiami, z tą nierządnicą zaprzyjaźnili, robiąc, uprawiając flirty. Państwo zobaczą korki i stoją już tutaj na skrzyżowaniu Rondo Wiatraczna w Warszawie, na Pradze Południe, w drodze do Otwocka, w drodze do Karczewia. Proszę Państwa, do Karczewia. No, Państwo widzą, że tu nie mamy napisane, że do Anglo-Ameryka, Białystok. Nie, tylko że na Gocławek, Olszynka Grochowska, policja, osiedle Młody. Także widzicie Państwo. Dupę róż, Janku, Polaku. Także ja dzisiaj specjalnie założyłam amerykańską bluzeczkę, żeby się odciąć od tych Polaków, co tak narzekają na siebie. Dupę róż.